Przyjechałem dziś tu na granicę z Białorusią, żeby podziękować. Żeby podziękować żołnierzom wojska polskiego, którzy z narażeniem życia i zdrowia strzegli i strzegą granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżniłem tych żołnierzy, którzy zostali poszkodowani podczas ataku hybrydowego, jaki miał miejsce na Polskę, zaczął się jesienią 2021 roku. Ten atak hybrydowy wciąż trwa. Z mniejszym natężeniem, ale wciąż trwa. Więc w związku z tym żołnierze wojska polskiego są obecni tu na granicy, żeby strzec bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Podziękowałem każdemu z osobna za służbę. Podziękowałem za profesjonalizm, za zaangażowanie, za ofiarność. Podziękowałem za to, że Polska jest bezpieczna właśnie dzięki służbie żołnierzy Wojska Polskiego na granicy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten atak hybrydowy, przypuszczony jesienią 2021 roku, był skoordynowany na Kremlu. Agresor chciał doprowadzić do destabilizacji Polski. Agresor chciał doprowadzić do tego, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy, żeby Polska musiała zająć się sprawami własnymi, w sensie takim, że musiałaby się zająć wtedy przyjmowaniem emigrantów, a więc zmieniłyby się nastroje społeczne, jeżeli chodzi o wspieranie. Uchodźców, bo trzeba powiedzieć wprost, ja to mówię konsekwentnie. Jest różnica między migrantami, którzy próbują sforsować granicę polsko-białoruską, a uchodźcami z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Z Ukrainy przed wojną uciekają kobiety i dzieci. Granicę polsko-białoruską forsują, próbują sforsować młodzi mężczyźni, migranci. Którzy zostali zaproszeni na Białoruś i którzy uczestniczą w procederze szmuglowania ludzi na zachód Europy. Bo przecież tak to należy nazwać. A więc uczestniczą w procederze, który został zorganizowany przez przemytników ludzi, przez przestępców. Jest niewątpliwie przykre, że również z. Polskiej strony zdarzają się takie opinie, wypowiedzi czy działania, które uderzają w bezpieczeństwo naszej ojczyzny, a więc te działania podejmowane przez celebrytów, czy też przez środowiska związane z opozycją, które są ukierunkowane na atakowanie polskich żołnierzy. To jest haniebne. Część z tych ludzi być może nieświadoma jest tego, co czynią być może są niemądrzy ale część z tych ludzi niewątpliwie uczestniczy w tym przestępstwie polegającym na szmuglowaniu ludzi przez granice czy też próbą podejmowania takich działań nasza odpowiedź jest stanowcza nie pozwalamy na to żeby nielegalnie przekraczana była granica stąd też pobudowaliśmy ogrodzenie na granicy. Najpierw było to tymczasowe ogrodzenie pobudowane przez żołnierzy wojska polskiego, teraz jest to ogrodzenie już stałe. Opozycja mówiła, że ono nie powstanie. Opozycja mówiła, że będzie nieskuteczne. Powstało i jest skuteczne. Ale mając świadomość tego, że ataki na Polskę wciąż mają miejsce, utrzymujemy Obecność żołnierzy wojska polskiego na granicy. To jest ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Mamy świadomość zagrożeń. Już w przyszłym miesiącu odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, a więc z całą pewnością próby sforsowania granicy polsko-białoruskiej poprzez wykorzystywanie migrantów będą miały miejsce. Stąd też nasza twarda postawa. Chciałbym też przypomnieć Państwu wydarzenia z listopada 2021 roku, kiedy to doszło do szturmu na granicę, szczególnie tu niedaleko w kuźnicy Białostockiej. Niech te obrazy będą w naszych oczach wtedy, kiedy Unia Europejska próbuje zmusić. Polskie władze do tego, żeby zgodziły się na relokację migrantów, bo przecież to nie są uchodźcy na relokację migrantów. Chcę zapewnić Państwa, że polski rząd na to się nie zgodzi. Chcę zapewnić Państwa, że będziemy stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To niezwykle ważne dla przyszłości Polski. Polska może się rozwijać wtedy, kiedy jest bezpieczna. Dlatego wzmacniamy wojsko polskie, dlatego wzmacniamy granice, dlatego zrobimy wszystko, żeby nie doszło do realizacji tego planu, który swego czasu na Kremlu został narysowany planu, którego celem jest odbudowa Imperium Rosyjskiego. A ja jeszcze raz dziękuję polskim żołnierzom za służbę. Nie przejmujcie się tymi atakami środowisk, pewnych środowisk, nie przejmujcie się tym, bo Polacy stoją murem za polskim mundurem, czego przejawem jest to, że tak ochoczo zgłaszają się do Wojska Polskiego, czego przejawem jest to, że mamy poparcie, jeśli chodzi o wzmacnianie wojska polskiego, o wyposażanie wojska polskiego w nowoczesną broń. To jest bardzo mocny sygnał, że kierunek, który został przybrany przez rząd, przez polski rząd, przez, prawa, przez rząd prawa i sprawiedliwości jest kierunkiem właściwym, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękuję.